the saints go marching in. Now when the saints go marching in, well, when the saints go marching in, yeah, Lord, I wanna be in that number. Na odwrót, chłopaki, na odwrót. When the saints go marching in. Well, now when the saints go marching in. Dziurek i jego nowa czapka. Nocny cowboy. No, często jest. O, Stasiuk jest w ogóle, wiesz, jeden z lepszych książek, ja naprawdę... Miro! Wspomnienia o poecie. Proszę cię. Rzeczy dałem Kukowi. Też tak myślałem, co by co... Właśnie rozdawać rzeczy. Elegancko, ja sobie też coś wybiorę. Ale najlepiej jest coś wymienić się, przynieść też jakieś, bo to są wszystko rzeczy, które mamy w domach. Tak jak w każdej rodzinie wymieniają się rzeczami, które akurat tobie nie są potrzebne, a komuś innym mogą się przydać. A do kiedy dostajecie? Do czwartej. Tak. Do czwartej. No, jak macie coś w domu, coś potrzebnego, co może się komuś innemu przydać, to... Konsumuj mniej, bramy raju są wąskie. Cały napis, myślę, że może to zostać bez komentarza. Ja poproszę. Mamy. To się dużą było. Bardzo mi się komu? Nie, jeszcze. A może być po angielsku? Jasne, że może być. Cenimy sobie języki obce. I'm a happy scarecrow, scarecrow. I've got like you. I've got answer legs. I'm not answer feet to move my head. Yes, like this. Move my arms. Yes, like this. Move my feet. Yes, like this. Now and I walk like you. I bardzo bym chciała pozdrowić panią Teresę Mokrzycką. Mamy. I mamy też. Dziękujemy ci bardzo. Bardzo ładnie. Bo to mi się bardzo podoba. To mi się... Ja bym chętnie, a to ciężko. Ale dlaczego wy to robicie? Po co to rytualnie? Ale jako kto? Jako elfy. Ale z jakiejś instytucji? Nie, nie. Tak prywatnie się bawicie? Jesteśmy pankowcami. Słucham? Pankowcami jesteśmy. Ach, pankowcami, to znaczy co? Znaczy, że nic nie mamy i to co mamy, to chętnie się skorzystujemy. Aha, no bardzo to jest sympatyczne, nie zarabiamy pieniędzy. Tylko kredujące. No, dlaczego? No bo ja nie mogę nic zamian dać z tego powodu, że nie sądziłam, że coś takiego nie spotka. Well, now and then. Często jest tak, że coś odkładamy na półkę i jest nam już po prostu leży sobie na półce. No, tak? Często mi się tak zdarza. Uwielbiam pierdółki, które leżą mi na półce, ale to dla ozdoby raczej. Jakbyś pana często widzę ostatnio. Tak? Dobrze, tak się różne rzeczy dzieją. Co pan myśli o takiej akcji? Konsumuj mniej. Tak, 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 oczywiście. Zgadzam się z tym jak najbardziej. Jestem za, nawet przeciw. Dzisiaj robimy taką akcję, informujemy ludziom o tym, żeby właśnie jak najmniej rzeczy kupowali, a jak najbardziej starali się wykorzystać te rzeczy, które mają. A jak jest rodzina wielka i trzeba dużo? Właśnie, bardzo fajny temat, bo jak jest rodzina wielka, to mamy mnóstwo różnych rzeczy, które na przykład po starszym bracie idą na młodszego brata. Nie jedynie, nie można zachować 2 lata, ubranie są, ale nie jedynie. No, ubranie, jasne. Na przykład część rzeczy, może nie garnitur, ale właśnie mój płaszcz po moim bracie. I dzisiaj tak, wymieniamy się, taką wielką rodzinę zrobiliśmy wszystkich innych też osób i wymieniamy się. I to pójdzie do telewizorii. Też pójdzie do telewizorii. Nie, to dziękuję. Wie pani, tam na tym stoliku są rzeczy, które po prostu wymieniamy między sobą, tak jak w rodzinie.
Dokładnie. Ale jedzenia nie można wymienić. Ale książkę można wymienić. Książkę mamy wymienić, kasetę magnetofonową, płytę kompaktową. I muszę pani powiedzieć, że również mamy tam ciasto. Sobie. My mamy swoje rzeczy. To, co potrzebuję, to kupię. Ja nie kupuję rzeczy niepotrzebnych. Dziękuję bardzo. Jakby pani miała coś błędnego, to czasami zostawić to. Co mu zostawić? Płaszcz? Może być też płaszcz. Wymienić. Na co? A książkę. Zapraszam rozumiem, będzie golonka z piwem i z musztardą.